Jeżeli przed obejrzeniem tego filmu nie spożyłeś żadnego posiłku, śniadania, kolacji, obiadu, to radzę ci to zrobić i nie oglądać tego materiału na głodniaka, gdyż będą w nim występować fast foody. Fast foody zajebistości, które sam opierdolę, ale nie na wizji. Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z fast foodowego żarcia. Jak wcześniej wspominałem na poprzednim materiale, mamy dania z tygodnia azjatyckiego. Wcześniej prezentowałem kurczaka w sosie słodko-kwaśnym i miałem jeszcze dwie pozycje. Kurczak w żółtym sosie curry, który zjadłem, nie nagrywając. Ale szczerze, nie było tam jakiegoś mega zaskoczenia. Po prostu, no to samo, tylko w sosie curry. Jeżeli ktoś jadł kiedykolwiek curry, to wie, jak to smakuje. Natomiast zostawiłem sobie pozycję kurczak w czerwonym sosie curry. Liczę na to, że to danie może przynajmniej troszeczkę inny smak będzie miało. Chyba, że to będzie to samo, ale no nie powinno być. No tam było zwykłe curry, tu jest czerwone curry. Nigdy jakby nie jadłem czerwonego curry, nie wiem, czy czerwony curry istnieje, no ale zobaczymy. Proces przygotowania no taki sam będzie jak w przypadku kurczaka w sosie słodko-kwaśnym. Więc ten materiał będzie generalnie krótszy, bo ja tego sposobu przygotowania nie będę wam pokazywał, bo uważam, że jest to bez sensu. Więc po krótkim cięciu od razu będę miał danie gotowe i sobie spróbujemy. Ale zanim do tego przyjdziemy, to ja sobie to odpakuję. I zobaczmy tutaj sobie z tyłu. Troszeczkę się wszystko pogięło. Kurczak, no nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać. Chyba nie, no zobaczymy. Kurczak w czerwonym sosie curry, gotowane, przyprawione mięso z kurczaka z 43% ryżu i 28,6% pikantnym sosem curry. Proszę bardzo, czyli tutaj będzie pikantny sos curry. Bardzo fajnie, lubię pikantne rzeczy. Oczywiście nie takie, żeby im wypalało mordę, nie wiadomo jak bardzo, żeby było czuć, że tak powiem, smak. Natomiast no ciekawe, czyli kurczak w czerwonym sosie curry tak naprawdę kurczak w pikantnym sosie curry. Tego się nie spodziewam, dobrze to przeczytaliśmy. Także moi drodzy, nie będę pokazywał procesu przygotowywania tego, a po krótkim cięciu będziemy jechać już z gotowcem. Ok, moi drodzy, mam gotowe danie prosto z mikrofalówki. Otwórzmy. Piekielnie gorące. Aż shit. Jaki jest tego zapach? Powiem, że jakoś nie bardzo czuję zapach. Nie wiem czemu. To jest bezzapachowe? Czy jak to, o co tu chodzi? Czekajcie, ja sobie to niuknę, może tak. No pachnie curry. Zapach raczej curry. Widzę, że tu jest dużo więcej warzyw niż w zwykłym żółtym curry. Mięso, kurczak, ale to też jakieś, nie wiem, bambusy, czy jak to się kuźwo nazywa, papryka. Chyba to jest fasolka zielona. Tak. Zielona fasolka. No ale czy to jest kurczę o nie, troszeczkę jest. Oczywiście. Minimalnie to jest ostre. Poczułem taką nutkę ostrości, że tak powiem. No ale najważniejsze to jest oczywiście spróbować, prawda? Więc smacznego. Gorące. Jest pikantne, bo przez chwilę czuć pikantność. Natomiast ja powiem wam szczerze, że z tych wszystkich wynalazków z serii Vitasia Thai, czy jak to się kuźwa czyta, powiem wam, że chyba najlepiej mi smakował kurczak w sosie słodko-kwaśnym.
Na drugim miejscu dałbym kurczak w żółtym sosie curry, czyli standardowym. A powiem wam, mimo że lubię ostre jedzenie, pikantne jedzenie, to ten zestaw smakuje mi zdecydowanie najmniej. Jakoś tak. Spróbuję jeszcze tego mięsa. No, kurczaka jest sporo, jak widzicie sami. To są duże kawałki kurczaka. To nie są jakieś bizdriki, tak zwane malutkie, że nie poczujemy. A jeszcze go spróbujemy przy okazji. Mhm. Taki jakby lekko podgotowywany, dobry, smaczny, delikatny, fajnie się, że tak powiem, rozpuszcza w ustach, jeżeli można by tak to porównać do tego dania za 10 zł. Ja się tu na ten tak rozwodzę, by to było jakieś epickie danie, ale jest ostre, bo czuję na gardle pikantność i ostrość lekką, więc jest, idzie poczuć tą ostrość. Natomiast tak jak mówiłem, z tych trzech dań ja zdecydowanie na bazie preferowałbym kurczak słodko-kwaśny i kurczak żółtym w zwykłym curry. To jest dobre, ale z tamtych, moim zdaniem, to jest na trzecim miejscu. I właściwie tyle, jeżeli chodzi o tydzień azjatycki. Ten tydzień azjatycki w Lidlu często się powtarza, co jakiś czas. Mamy tam tydzień amerykański, tydzień azjatycki, chyba włoski, grecki i tak dalej, i tak dalej. 9,99, 350 gram. Dużo, mało, sami ocencie cenowo. Dla takiej samej ciekawości można sobie takie danie kupić i można sobie takie danie zjeść. Nie powiem, dobre to jest nawet. Natomiast mówię, na dłuższą metę finansowo moim zdaniem klapa. Dużo pieniędzy jednak, przynajmniej moim zdaniem, tak? Tyle, no ja tu więcej się nie będę rozwodził. No widzicie, był kurczak, jest tu kurczak duże... przepraszam, mi się odbiło. Duże kawałki kurczaka, jest ryż standardowy. Jakiś tam sosik. Mówię, jako taką przekąskę, jako taką ciekawostkę jak najbardziej można to potraktować, natomiast oczywiście no, ja bym tu wolał zjeść jakieś pełnoprawne danie z jakiejś azjatyckiej, chińskiej kuchni. Lubię takie klimaty, natomiast w Zabrzu, gdzie mieszkam, chyba takiej knajpy, restauracji nie ma, bo przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Tyle. Tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach, w kolejnych odcinkach z różnych dziedzin na moim kanale, bo mój kanał jest takim wysypiskiem, na nim znajdziecie wszystko i nic. Ja tak zawsze mówię. Zapraszam do subskrypcji, do followkowania Instagrama, Facebooka, grupy Richpur, fanpage'a Cicero, YouTube, odwiedzenia Discorda. Zaglądajcie na strumyczki i tyle. Życzę miłego popołudnia, wieczora, poranka. Adios, sayonara. Trzymajcie się, hejo.